Ciekawe, co w tym tygodniu słychać u biblijnych bohaterek. Tycza Stora, pani Zosia. Szabat Shalom. Dzisiaj porozmawiamy o postaci na pół legendarnej, choć poświadczonej w Tanachu. A to z tego względu, że postać ta spotkała się z naszym najmądrzejszym królem Salomonem, którą to opowieść uwzględniono w pierwszej księdze królewskiej. Mowa tutaj o królowej Sabie albo z Saby, bo tu już od razu jest pierwsza wątpliwość. Czy ona miała na imię Saba, po hebrajsku Szeba, czy też jej królestwo się tak nazywało? Bo niektóre źródła powiadają, że mogła mieć też na imię Makeda. A kolejne pytanie jest, gdzie właściwie znajdowało się to królestwo? W Etiopii, w Arabii Szczęśliwej, jak pisał Cylko. W Afryce gdzieś, nie jest to wiadomo, na pewno gdzieś tam. Pada także nazwa Meroa, dlatego dla miejsca, gdzie było jej królestwo. W każdym razie wiadomo, że było to królestwo bogate, szczęśliwe, zajmujące się handlem. A jego królowa była niezwykle kobietą mądrą, tajemniczą. Znała się trochę może na czarach, ale przewidywała przyszłość. Później jej przepowiednie stały się sławne. Otóż do tak zorientowanej kobiety doszły także wieści o mądrym królu Salomonie i zapragnęła go poznać. A nasz mądry król, przed którym żadna wiedza nie miała tajemnic, rozumiał także mowę ptaków. I właśnie od pewnego ptaka dowiedział się o królowej Sabie albo Saby. W każdym razie też zapragnął ją poznać. I owszem, do tego spotkania doszło. Królowa przyjechała z bogatym orszakiem, przywiozła mnóstwo darów. Jeden z nich wymienimy już teraz. Były to nasiona, z których się wyrabia olej balsamiczny. Została przyjęta w pałacu w takiej sali, gdzie posadzka była szklana. I królowa, wchodząc, zobaczywszy swoje odbicie, myślała, że to woda, podciągnęła nieco suknię i otóż okazały się jej mocno owłosione nóżki. A takie owłosienie wtedy uważano za dowód, że właścicielka ich para się czarami i podobno król miał rozpoznać w niej Lilith. Lilith jest demonem, nie będziemy tu o niej dalej mówić, ale w każdym razie króla to w ogóle nie zraziło, a nawet opracował dla niej specjalny napój dla usunięcia zarostu. Rozpoczęła się uczta. W czasie tej uczty Saba, Szeba, opowiadała mu o sobie, opowiedziała mu mnóstwo ciekawych historii, nauczyła go różnych baści i porzekadeł, a później podobno ujawniła mu swoje przepowiednie, ale także zadała mu bardzo dużo zagadek. Jak król na te zagadki odpowiadał i czym się to skończyło, o tym opowiemy już za tydzień. Szabat Shalom.